Piątek, 24 listopada, przed nami główne wydanie informacji. Grzegorz Rządło, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 75-letniemu mężczyźnie, który miał doprowadzić do wybuchu gazu i zniszczenia budynku parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopenicach. Pod gruzami znaleziono wtedy jego żonę i córkę, ale jak stwierdził biegły, kobiety zmarły już przed wybuchem. Fatima Orlińska. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz nieumyślnego doprowadzenia do niej to zarzuty, które usłyszał 75-latek. Do wybuchu doszło rano 27 stycznia 2023 roku. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłuchała wielu świadków i zgromadziła opinie biegłych. Na podstawie tych dowodów ustalono, że przyczyną wybuchu było wycieknięcie gazu do pomieszczeń mieszkalnych, które zamieszkiwał oskarżony wraz ze swoją rodziną. I na podstawie tych opinii, w szczególności opinii z zakresu gazownictwa, ustalono, że oskarżony celowo rozszczelnił instalację gazową w swoim mieszkaniu. Natomiast co do samej eksplozji, te opinie biegłego nie pozwoliły na stwierdzenie, czy do samego wybuchu doszło w sposób celowy. W tym zakresie dlatego właśnie zarzut jest nieumyślny. Pod gruzami budynku znaleziono ciała 69-letniej żony i 41-letniej córki mężczyzny. Opinie z zakresu medycyny sądowej pozwoliły ustalić, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiet było zatrucie lekami. Kilka dni po katastrofie do kilku redakcji w Polsce wpłynął wysłany wcześniej list pożegnalny kobiet, w którym ujawniły kulisy konfliktu z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej. Wspominały w nim o samobójczych planach. Choć od tragedii minął prawie rok i emocje wśród lokalnej społeczności już opadły, wszyscy dobrze pamiętają ten dzień. Przez jakieś pół miesiąca albo miesiąc to raz mi się i nogi mi się całe trzęsły. Bo w ciągu nocy cały ten blogas się trząsa, ja jestem sama w domu w ten coś. Ja myślałam, że zawału dostanę. Nie wiedziała pani, co się dzieje? No nie wiem, co się... Z szafków leci, pootwierały się, coś tam wiele, dopiero strachu dostała. To też właśnie coś świecą tutaj też, no ale no, tak to, no, czy emocje, no wiadomo zawsze, no, tutaj to była tragedia, bo zginęli ludzie, nie? No ale tak to, jestem w nas tylko i wyłącznie, nie? No, nikt tak po prostu się tym nie szczyci, nie? Ale każdy to odczuwa w sobie. No, niech odbudowują to, niech mają swój kościół. No. To jest taka rzecz. My, katolicy, razem z ewangelikami współpracują. No niestety to ta sama wiara, tylko odłam. No i to tak... Będziemy widzieć, co z tego dalej. Bo trochę zaniedbane jest, że cały rok tu nic nie powstało. Jak jednak informuje proboszcz parafii, to, że pewnych prac nie widać, nie oznacza, że nic się nie dzieje. W listopadzie ruszyły prace nad projektem nowej plebanii, których efekt prawdopodobnie poznamy w styczniu. Trwają również prace remontowe w kościele. Wkrótce rozpocznie się montaż poddanych renowacji witraży. Kancelaria parafii funkcjonuje w innym budynku, a nabożeństwa odbywają się zgodnie z harmonogramem w kościele. Wyremontowana część zabudowań parafialnych, które uległy uszkodzeniu dosyć dużemu, czyli miejsce, gdzie znajduje się taka sala parafialna, gdzie znajduje się kancelaria, obecnie kancelaria i zaplecze kuchenno-sanitarne. Czekamy na zakończenie procedury ubezpieczeniowej. Jak przekazała prokuratura, oskarżony mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. Opinia sądowo-psychiatryczna wykazała, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Nie przyznaje się do winy. W grudniu mieszkańcy południowych dzielnic Katowic mieli zyskać dostęp do kolei. PKP PLK zbudowały nowe przystanki, a Koleje Śląskie miały uruchomić przejazdy na trasie Katowice-Tychy przez Ochojec, Murcki, Kostuchny i Podlesie. Pociągów na razie jednak nie będzie i nie wiadomo, kiedy na nowych przystankach mieszkańcy pojawią się nie tylko jako spacerowicze, ale jako pasażerowie. Karolina Komada. Na 4 przystankach w południowych dzielnicach Katowic trwają już ostatnie prace wykończeniowe. W planach było uruchomienie tu kursów pociągów osobowych już od grudnia, ale to nieaktualne. Prace przy budowie przystanków zakończą się z końcem listopada. Podróżni mogliby skorzystać z obiektów od grudniowego rozkładu jazdy. Przewoźnik otrzymał informację o planowanym terminie zakończenia prac i udostępnieniu przystanków. Ten przewoźnik to Koleje Śląskie. Żeby w ogóle PKP PLK mogły wybudować przystanki w Podlesiu, Kostuchnie, Murckach i Ochojcu, koleje musiały zadeklarować, że będą na tej linii z centrum Katowic do Tychów wozić pasażerów. Na razie jednak na deklaracjach się skończyło. To jest dobra wiadomość dla Kolei Śląskich i przede wszystkim dla pasażerów, mieszkańców województwa śląskiego. Nie Koleje Śląskie tworzą tę linię, nie są inwestorem, także czekamy na sygnał od inwestora i oczywiście jesteśmy otwarci. Trudno powiedzieć, kogo ma na myśli nowy rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Większość przewozów na terenie województwa śląskiego dofinansowuje województwo śląskie, a pozostałe górnośląsko-zagłębiowska metropolia. Na razie nikt nie poczuwa się do finansowania przewozów na linii Tychy-Katowice. Inwestycje bezpośrednio w infrastrukturę to inwestycje, które są poza samorządem województwa. Dla samorządu województwa oznacza to taką szansę, aby kolejna grupa pasażerów korzystała z Kolei Śląskich, czyli z tego przewoźnika regionalnego, ekologicznego, przyjaznego i bardzo komfortowego, więc ta linia po zakończeniu inwestycji także będzie analizowana do wdrożenia. Zarówno województwo śląskie, jak i Koleje Śląskie nie wystąpiły z wnioskami dotyczącymi obsługi linii 142 i nowych katowickich przystanków w nowym rozkładzie jazdy. Dlatego nie wiadomo, kiedy i w jakim zakresie nowa infrastruktura będzie mogła zostać wykorzystana. Sosnowiec to kolejne miasto, które chce się pozbyć akcji miejskiego klubu. Prezydent miasta zwrócił się już do radnych o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji. Podobno zainteresowani kupnem już są. Paweł Jędrusik. W ostatnich latach Zagłębiu Sosnowiec nie wiedzie się zbyt dobrze. W tym sezonie klub zajmuje ostatnie miejsce w tabeli drugiej klasy rozgrywkowej. W mieście chcą, aby o lepsze czasy dla klubu powalczył prywatny podmiot. My zajęliśmy się całą infrastrukturą, ona jest gotowa, ona już jest w użytkowaniu, a teraz chcielibyśmy, aby biznesmeni zajęli się tworzeniem historii, nowej historii Zagłębia Sosnowiec. Na razie jednak do sprzedaży klubu daleka droga, bo najpierw muszą się na nią zgodzić radni, a później trzeba będzie znaleźć inwestora. Wygląda, jakby tam się już formuła wyczerpała, jeśli chodzi o właściciela w postaci miasta. Wszędzie dookoła widzimy podobne przykłady, więc chyba w tym kierunku teraz idziemy. Zmian oczekują też kibice. Ja widzę, że cały czas dotacje sama nic z tego nie jest. No i może jakby prywacie przy to może by się podjął tego, żeby zaczęli grać piłkarzy, bo głównym powodem, że tak jest jak jest, to są piłkarze. Sosnowiec nie jest jedynym miastem, które chce się pozbyć klubu. Podobnie jest w Zabrzu, gdzie radni przyjęli już uchwałę intencyjną w takiej sprawie wobec miejscowego górnika. My coraz częściej rozmawiamy z kandydatami na takich właścicieli, sponsorów, bardziej właścicieli. Niemniej jednak, żeby taki proces dokonać, musimy wykonać ogrom zadań. Już wcześniej sprzedać klub udało się w Tychach. Tam właścicielem miejscowego GKS-u został międzynarodowy koncern PMG. W szkole podstawowej nr 1 w Porębie można wrócić do przeszłości. I to takiej naprawdę odległej. Wyposażenie jednej z sal lekcyjnych stanowią przedmioty sprzed 100 lat, bo właśnie taki okrągły jubileusz obchodzi ta szkoła. To nie tylko ławki i krzesła, ale też na przykład stroje i zdjęcia. Paweł Jędrusik. Wprawdzie 100 lat temu cel przebywania w takim miejscu był taki sam jak obecnie, to jednak uczniowie korzystali z zupełnie innego wyposażenia. No na pewno ławki i tablice, bo teraz w klasach mamy tablice multimedialne, a kiedyś nie było. Ale kiedyś były też inne przedmioty, których dziś w klasach raczej nie zobaczymy, bo świat poszedł do przodu. Tu jest dzwonek, to nie wiem, a tam jest ten. Zapomniałem też. Liczydło. Liczydło. Bo kiedyś na przerwę dzwoniło się tak. W szkole podstawowej nr 1 w Porębie powstała sala lekcyjna, która odwzorowuje tę sprzed lat. Są tu oryginalne ławki, dzienniki szkolne, legitymacje, a także dużo zdjęć. To jednak nie wszystko. Podstawowy element wyposażenia, czyli tutaj kałamarz, przyrząd, który tutaj służył do notowania, zapisywania informacji. Starsi uczniowie i niedawni absolwenci szkoły mogą jeszcze pamiętać niektóre przedmioty. Pewne elementy jeszcze można było do niedawna spotykać w naszej szkole tutaj, w naszych klasach. Na pewno ławki, mundurki. Muzeum Szkolne, bo tak się nazywa, powstało po to, żeby uczcić 100-lecie szkoły. Przedmioty do niego wypożyczyli kolekcjonerzy z Myszkowa, również nauczyciele. Postanowiliśmy obchodzić 100-lecie nie tylko poprzez organizację uroczystości, ale również poprzez zapoznanie uczniów z aspektem historycznym i naszej szkoły, i w ogóle szkolnictwa jako takiego. Być może dzięki temu uczniowie docenią to, co mają teraz do dyspozycji. Choć z drugiej strony, kto nie chciał być dyżurnym, kiedy w czasie lekcji mógł wyjść do łazienki, żeby zmoczyć gąbkę do tablicy. Nadchodzi trudny czas dla ptaków, ale mogą im pomóc ludzie. Podobnie jak w poprzednich latach, Katowice rozdają mieszkańcom karmniki do samodzielnego złożenia. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jak i czym karmić dzikie ptaki. Karolina Komada. Zbliża się najgorszy okres dla ptaków, ale wiele osób może i chce im pomagać. Jednak nie każdy wie, jak to prawidłowo robić. Dlatego kolejny rok z rzędu mieszkańcy Katowic mogą otrzymać bezpłatny karmnik. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, jakie są zasady dotyczące tego, jak powinniśmy karmić ptaki. Wiemy o tym, że wielu mieszkańców karmi ptaki, chce to robić, niemniej nie wszyscy wiedzą, jak to robić prawidłowo, a to jest niezwykle ważne, żebyśmy ptakom nie zaszkodzili. W związku z tym pod pretekstem też troszeczkę rozdawania karmników edukujemy mieszkańców. Pierwsze 100 osób, które wyślą zgłoszenie pod adres katoobywatel@katowice.eu z uzasadnieniem i wskazaniem lokalizacji karmnika, może otrzymać zestaw do samodzielnego złożenia. Każdy z nich jest przygotowany przez fundację, która odkupuje odpady z firmy produkującej meble i nadaje im drugie życie. To są zestawy do samodzielnej budowy, gdzie razem z rodzicami, z dziadkami możemy sobie razem sami zbudować karmnik. W takich zestawach znajdują się wszystkie elementy potrzebne drewniane, zrobione ze sklejki odpadowej, potrzebne do złożenia takiego karmnika. Dodatkowo mamy wkręty i śrubokręt oraz papier ścierny, żeby sobie wziąć, przyszlifować wszystkie wystające elementy, zadrapania itd. Jest też instrukcja, jak taki karmnik wykonać krok po kroku, a także informacje o tym, czym można dokarmiać ptaki. Najbardziej pożądanym pokarmem będą wszystkie takie nasiona oleiste, w szczególności słonecznik, ale warto tę dietę urozmaicać. Czyli na przykład wywiesić też jakiś plasterek słoniny, która oczywiście nie może być posolona. Może to być też kukurydza, mogą to być też kule tłuszczowe. Co ważne, niewskazane jest dokarmianie ptaków pieczywem. Ornitolodzy przypominają też, aby karmniki były umieszczone odpowiednio wysoko, tak aby inne zwierzęta, na przykład koty, nie zagrażały ptakom. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.